Szykuje nam się niezwykle ciekawy futbolowy weekend w Europie. Nie wiadomo, co oglądać. Będą prawdziwe wojny o pilota i we wszystkich czołowych ligach. Real kontra Valencia, Chelsea kontra Liverpool i przede wszystkim Bayern Monachium podejmujący na Allianz Arenę Borussię Dortmund. To jest moim zdaniem najciekawszy mecz i ponieważ byłem na Allianz Arena na wiosnę i widziałem triumf Borussii 3-1, którym Borussia przypieczętowała Mistrzostwo Niemiec praktycznie, a na pewno rozwiała wtedy już resztki nadziei Bayernu na zdobycie tytułu, to myślę, że Bawarczycy będą chcieli Borussii coś w tym spotkaniu udowodnić. Są w tym sezonie zupełnie inną drużyną, nie tylko dlatego, że pozyskali Manuela Neuera, fenomenalnego bramkarza, jednego, no moim zdaniem, w piątce bramkarzy świata, który tak fantastycznie ułożył defensywę, że nawet Daniel van Buyten rozgrywa swój najlepszy sezon w karierze, a Bayern prawie w Bundeslidze nie traci goli. Pamiętamy, że dopiero co śrubował tą serię meczów bez straty bramki Neuer i dopiero kolega z drużyny Bad Stuber mu w Neapolu w meczu Ligi Mistrzów ten rekord przerwał. No i przede wszystkim Bayern ma rozpędzonego niesamowitego Mario Gomeza, który być może nawet pobije rekord Bundesligi w strzelonych bramkach należący od lat 70. do Gerda Müllera. Sam Gerd Müller życzył tego i twierdził, że jeżeli ktoś, to właśnie Gomez. Najlepszy strzelec Bundesligi kontra najlepszy strzelec Borussii Dortmund, czyli Robert Lewandowski. Mam wrażenie, że to jest jeden z nielicznych zawodników Borussii, który w tym sezonie gra lepiej niż w poprzednim. Po pierwsze dlatego, że dostaje szansę, wygrał tą rywalizację ze zdrowym już Lukasem Barioszem, ale właśnie, jak sobie przypomnę tamten mecz z Dortmundu, tamten mecz wiosenny z Allianz Arena, jak na własne oczy z trybun przekonałem się, jakim świetnym zawodnikiem jest Barrios, jak potrafi, jak dynamicznym, jak silnym i szybkim, jak potrafi się przepchnąć między obrońcami Bayernu, no to trochę ze strachem myślę o możliwościach Roberta w tym spotkaniu, zwłaszcza, że wszyscy koledzy teraz już znacznie lepiej, ale mimo wszystko odrobinkę gorzej grają niż w poprzednim sezonie. Nie ma już tego, co na początku sezonu, kiedy Borussia Dortmund notowała najgorszy występ mistrza Niemiec od 27 lat. Już wszystko wróciło, mam wrażenie, do równowagi, ale tacy piłkarze jak Shinji Kagawa, jak Mario Götze grają tak o szczebelek dwa gorzej, mam wrażenie, niż w poprzednim sezonie. Na pewno Bayern Borussii na Allianz Arena nie zrekceważy, wręcz przeciwnie. Moim zdaniem będzie taka demonstracja siły i tutaj zdecydowanie stawiam na Bayern. W meczu Chelsea z Liverpoolem stawiam na Chelsea, chociaż obie drużyny przeżywają kłopoty. Trenerzy obu drużyn coraz wyższe miejsca zajmują na liście szkoleniowców do zwolnienia, choć moim zdaniem nie spodziewałbym się tego jednak, ale to pokazuje, jak bardzo władze klubów są niezadowolone z tego, co się dzieje. Bliźniacze problemy obu klubów polegają na tym, że czołowi strzelcy zawodzą obu drużyn. Tutaj Fernando Torres kupiony za 50 milionów funtów. Tam rekord transferowy angielskiego piłkarza w Premier League Andy Carroll, który być może nawet nie załapie się do składu reprezentacji Anglii na Euro 2012. Kupiony za 35 milionów funtów. Zdobył zaledwie dwie bramki w tym sezonie Premier League. Problemy Torresa znane nam są od dawna. Teraz wręcz Daniel Sturridge zapowiada, że ma zamiar wygrać z Hiszpanem rywalizację o miejsce w składzie i tym samym zapewnić sobie wyjazd, zapewnić sobie miejsce w kadrze Fabio Capello na Euro 2012. No i w obu klubach piłkarze, którzy właśnie przeżywają problemy związane z oskarżeniem o rasizm, o rasistowski odzyw.
rozgrywki. Luis Suarez przyznał się, że rzeczywiście nazwał Fabrisa Patryka Evra Negrito, czyli czarnuszkiem, nawet jeżeli tłumaczy, że w jego Urugwaju to niekoniecznie musi być przekleństwo, obraza, no to jednak poniesie konsekwencje. Może go to wyrwać, odebrać mu koncentrację podczas spotkania. No John Terry, któremu udowodniono, bo zostało to nagrane, jak obraża Antona Ferdinanda. Więc te kłopoty dochodzą, jednak mimo wszystko stawiam na gospodarzy, choć nie na jakieś efektowne zwycięstwo, ale jakieś takie w rodzaju 1-0. W meczu Realu z Walencją oczywiście stawiam na Real, bo to nie przypadek, że piłkarze Barcelony, Leo Messi czy Gerard Piqué mówią, że to Real jest w tym momencie lepszy, że gra kosmiczny futbol. Pep Guardiola też bardzo chwalił Real. 10 grudnia Grand Derby, może to jest tylko taka ściema, ale jak popatrzymy na to, jak gra ostatnio Real, jak już pełna harmonia w drużynie panuje José Mourinho i równowaga między defensywą a atakiem, to ja tutaj Walencji, która jest trzecią siłą Ligi Hiszpańskiej, ale nie siłą, która może nawiązać walkę z Barceloną i Realem, więc ja tutaj podejrzewam, spodziewam się takiego zwycięstwa minimum 2-0 dla Realu, a może jak Higuain będzie w takiej formie jak ostatnio i Cristiano Ronaldo, który wyraźnie rywalizuje z Leo Messim i strzela gole jak maszyna do strzelania bramek. No i ciekawe też będą debiuty trenerskie w naszej ekstraklasie, które moim zdaniem nie okażą się spektakularne, bo nie wróżę zwycięstwa z żadnej z drużyn, w których... A nie, przepraszam, oczywiście Kaziu Moskal myślę, że jest w stanie poprowadzić Wisłę do zwycięstwa z Górnikiem, mimo że temu meczowi będzie towarzyszył protest kibiców, mimo że nie wrócił jeszcze Maor Melikson, chociaż już rozpoczął treningi z piłką, no to wydaje mi się, że Górnik to jest drużyna, w której cała drużyna Wisły może dać taki sygnał po zwolnieniu, po szoku, jakim było zwolnienie Roberta Maskanta, może być takim sygnałem dla trenera Moskala, że no jesteśmy w stanie coś jeszcze osiągnąć w tym sezonie. Jak wiemy, Kaziu Moskal na pewno zostanie do końca rundy tej. Natomiast Ryszardowi Tarasiewiczowi nie wróżę spektakularnego sukcesu w tym meczu z GKS-em Bełchatów, bo Bełchatów przegrał tylko jedno z ostatnich 5 meczów i właśnie te trenerskie zawirowania, odejście Michała Probierza będzie chciał wykorzystać, moim zdaniem wykorzysta. No i trener Ulatowski wraz z Legią rzucony na bardzo głęboką wodę, debiut na Łazienkowskiej przeciwko Legii, na którym będę. To jest inna Legia niż ta, która przegrała 0-3 z Lechią w poprzednim sezonie. Nie zdziwię się, jeżeli w tym spotkaniu padną również 3 bramki, ale w zupełnie przeciwną stronę.